najbardziej niebezpiecznymi miejscami na świecie są te, których jeszcze nie poznaliśmy. Najprawdopodobniej zamieszkiwane są one w większości przez znane nam zwierzęta, jednak z drugiej strony być może skrywają na swoim terenie odrażające potwory. Obecnie stolicą kulturową bestii w tym kryptyd jest Ameryka Północna, która w swym dorobku posiada wiele legendarnych stworzeń, wciąż widywanych przez społeczeństwo. Jednak być może niektórych z nich nie chcemy napotkać na swojej drodze. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o jednej z najniebezpieczniejszych dla człowieka kryptyd. Wendigo. Powszechnie byt ten uznawany jest za ducha lasu, chłodu, zimy oraz północnych krain. W wizualnym wyobrażeniu przybrał on postać wielkiej, człowiekokształtnej istoty, osiągającej od 2 do 4 metrów wysokości. Kreatura ta występuje w wielu podaniach oraz indiańskich opowieściach. Niestety, wszystkie z nich przekazywane są z pokolenia na pokolenie drogą werbalną, tak więc niektóre z informacji się różnią. Jest to też również zależne od regionu oraz plemienia, z którego pochodzi legenda. Potwór ten zamieszkiwać ma lasy w Quebecu oraz północne części Stanów Zjednoczonych. Mimo wszystko najbardziej aktywnym terenem spotkań z tą istotą jest Kenora w Kanadzie, skąd pochodzi najwięcej wzmianek ze spotkań z bytem, dlatego też nazywana jest światową stolicą Wendigo. W języku anglokińskim nazwa Wendigo oznacza dosłownie olbrzyma ludożerca atakującego zimą. Wygląd bestii, w zależności od terenów, z których pochodzą legendy, różni się. Najpopularniejszym wyobrażeniem ducha lasu jest ogromny humanoid o czarnej twarzy, wyposażony w duże świecące na czerwono oczy. W niektórych wzmiankach oraz opowiadaniach możemy odnaleźć informacje o długich kłach oraz pazurach. Jego główną bronią są jednak jego zdolności. Posiadać ma niewyobrażalną siłę oraz szybkość, przez co jego ataki są zabójcze. Według niektórych świadectw lokalnych mieszkańców posiadać ma również wyostrzone zmysły. Potrafi słyszeć ludzkie kroki niemal z kilometra, zobaczyć serce ofiary, a nawet wyczuć jej oddech. Istnieją jednak inne wyobrażenia Wendigo, które wskazują na to, jakoby był białego umaszczenia. Niektóre z nich mówią nawet o tym, jakoby był cały z lodu, tak samo jak jego serce, które utrzymuje go przy życiu. Według niektórych raportów futro istoty pokryte jest dziwną substancją przypominającą śluz. W niektórych opowieściach potwór ten jest również opisywany jako potwornie chuda kreatura, stąpająca na 2 tylnych kończynach przypominających kopyta. Rzekomo ma być tak zmizerniała, że gołym okiem można zobaczyć na niej kości, pokryte resztkami skóry oraz nieosłoniętą klatkę piersiową. Zarówno jak w przypadku ciała zwierzęcia, tak i w przypadku ba istoty, istnieje wiele wersji. Jedna z nich mówi, jakoby stworzenie miało łysą głowę. Inna wskazuje na to, że zwierzę to ma wilczy łeb, którego pysk miał mieć wielkie, ostre kły. Z głowy kryptydy wyrastać mają również dużych rozmiarów rogi, podobne do tych, jakie mają jelenie. Z pyska często skapywała jej krwawa ślina. Mimo wszelkich oskarżeń o uprowadzanie Indian, Wendigo nie zbliża się do osad ludzkich. Często natomiast krąży w pobliżu uczęszczanych szlaków leśnych oraz górskich. Jedynymi oznakami tego, że potwór jest w pobliżu, jest pojawienie się gęstej mgły, nagła cisza oraz mocny wiatr. Według legend kiedyś stworzenia te były ludźmi, Indianami poszukującymi przygód, górnikami bądź myśliwymi. W potwora zamienili się po spożyciu ludzkiego mięsa. Im więcej go zjadali, tym bardziej zatracali własne człowieczeństwo. W końcu jedynym pożywieniem, jakiego pragnęli, było właśnie ludzkie mięso. Najczęściej jednak ludzie ci stawali się kanibalami w wyniku walki o przeżycie. Zostawali oni odcięci od świata, a jedynym źródłem pokarmu byli ich kompani. Istnieje jednak i inna teoria przemiany w Wendigo. Według niej, aby przemienić się w ten byt, wymagane są 2 czynniki. Po pierwsze, przemiany musi dokonać sam potwór, wprowadzając swoją ofiarę w stan psychozy. Najbardziej podatnymi osobami na przemianę są ludzie z depresją, pesymiści, socjopaci oraz samotne osoby. Po drugie, ofiara bytu musi spożyć ludzkie mięso. Wśród niektórych kultur panuje przekonanie, że spożywanie ludzkiego mięsa daje wiele umiejętności, siłę, szybkość, a nawet nieśmiertelność. Wendigo przez wiele lat nie musi polować. Po ugaszeniu pragnienia zapada w stan hibernacji i ukrywa się w tym czasie w ciemnych i opuszczonych miejscach. Kiedy jednak czas spoczynku się skończy, budzi się i rusza na polowanie. Niektórzy z szamanów twierdzą, jakoby czasami istoty te robiły zapasy z ludzkiego mięsa.
Przechowywać je mają w spiżarni rozlokowanej w jaskiniach. Jedyną możliwością ochrony przed tym niebezpiecznym dla człowieka bytem jest symbol Anasazi, który swym wyglądem przypomina słońce. Stworzenie według wszelkich opowieści jest niemal nieśmiertelne. Wszelkie zadawane rany goją się w szybkim tempie. Bestię można zabić jedynie przy użyciu ognia, a dokładnie przez roztopienie jej serca. Jeden ze słynniejszych przypadków opętania przez Wendigo miał miejsce w 1979 roku, kiedy Gatti Shen, Indianin z plemienia Cree, podczas wyprawy łowieckiej zjadł swoją matkę, brata, żonę i ich 6 dzieci. Przed egzekucją wyznał księdzu, że do tego wszystkiego zmusił go Wendigo. Obecni naukowcy stwierdzili, że w tym przypadku nie można dokładnie stwierdzić, czy rzeczywiście doszło do opętania. Jednak zdołano ustalić to, jakoby lokalna ludność cierpiała na dość ciekawą przypadłość nazywaną psychozą Wendigo. Zaburzenia zaczynają się depresją, tendencją do odosobnienia, silnym lękiem, brakiem łaknienia, mignościami, wymiotami oraz biegunką. W późnych stadiach choroby osoba nią dotknięta nabiera przekonania, że pod wpływem czarów został przemieniony w Wendigo. Identyfikując się z nim, odczuwa przymusową potrzebę jedzenia ludzkiego mięsa i czasem rzeczywiście rzuca się na kogoś z bliskich krewnych, zabija go i zjada. Uważany w tym stanie za niebezpiecznego dla szczepu, bywa leczony przez szamana, lecz najczęściej zostaje wypędzony, a nawet zabity. Co ciekawe, pojawiły się ostatnio pogłoski o stworzeniu przypominającym amerykańskiego Wendigo. Marynarze kursujący pomiędzy Pacyfikiem a Oceanem Indyjskim donoszą o dziwnej białej małpie bądź gorylu zamieszkującym gęste lasy na maleńkich wysepkach w pobliżu Borneo. Zwierzę jest podobno postrachem tubylców z racji swojego niezaspokojonego apetytu na ludzkie mięso. Kolejną aktywnością nieznanej humanoidalnej istoty na terenie Ameryki Północnej są lata 1800-1920. Wtedy to pojawiło się wiele raportów odnośnie spotkań z nieznaną kreaturą. Do zdarzeń tych miało nastąpić nieopodal Roseau w stanie Minnesota. Za każdym razem, gdy stworzenie to było widziane, śmierć przychodziła za nim. Po 1920 roku spotkania oraz tajemnicze zgony ustały. Jedną z ciekawszych obserwacji bytu jest ta pochodząca z Kanady, z okolic Ontario, kiedy to Wendigo był widziany przez około 50 lat. Ostatnia dobrze zachowana relacja z tego okresu opisuje spotkanie bytu z kierowcą ciężarówki, który stwierdził jednogłośnie, że w 1997 roku podczas swojego kursu zobaczył na własne oczy Wendigo nieopodal St. Catharines. Zwierzę to ponoć stało na 2 tylnych łapach, natomiast na głowie posiadało duże rogi. Wendigo spośród wszystkich amerykańskich kryptyd budzi zdecydowanie największą grozę pośród wierzących w jego istnienie ludzi. Ma to niewątpliwie związek z jego dietą, w której ludzkie mięso jest głównym składnikiem. Kreatura ta pojawia się również w powieściach wielu pisarzy, m.in. Grahama Mastertona oraz Stephena Kinga. Obecnie jednak najpopularniejszą kreacją Wendigo jest ta ukazana w Until Dawn, jako rzeczywiste zagrożenie dla wszystkich żyjących postaci. Zarówno w legendach, jak i opowiadaniach jego forma różni się. Niekiedy przypomina on swym wyglądem wielką małpę człowiekokształtną, w innych natomiast przedstawiany jest jako przerażający demon, którego ciało przypomina rozkładające się zwierzę, bądź krzyżówkę wielu ciał ludzi scalonych w jedno. Najprawdopodobniej istota ta jest jedynie częścią legend Indian, duch lasu, który ma odstraszać nieodpowiednie osoby od zapuszczenia się w nieznany teren. Być może jednak i w tej legendzie jest ziarno prawdy, gdzieś w gęstwinach amerykańskich lasów grasuje niebezpieczne zwierzę.